Nie mogę sobie wyobrazić. To dla mnie nie do pomyślenia, że wtedy w Betlejem Maryja nie mogła znaleźć schronienia. Poszło na pewno wtedy było, by spis robione przed Augusta. Pogadne chętnie by przyjęli, ale co począć, kiedy kieszeń pusta? Gdyby to miało miejsce u nas, na naszej ziemi, w mieście, wiosce, każdy przygarnąłby rodzinę i ulżył w takiej wielkiej trosce. Mamo, czy my dzisiaj pójdziemy zobaczyć jesełka w kościele, bo mają jeszcze powtarzać do młodszych dzieci w niedzielę? Jak nie zaczniecie marudzić i wszystko będzie jak trzeba, to jeszcze dziś obejrzymy tamto Betlejem, dom chleba. A ja podgrzeję krokiety. Szczęść Boże, można na chwilę? Dzień dobry, o, do śniegu. Samochód nam się tu popsuł, potrzebujemy na dziś noclegu. Dziś nie da rady, Wigilia, jeszcze rodzina przyjedzie, spytajcie już sąsiadów. Pytaliśmy, byliśmy w każdym domu w tej okolicy i wszyscy odsyłali nas do innych. Państwo są ostatnią nadzieją. A żona ledwo się trzyma. A pani widzę jest w ciąży. Udajcie się do hotelu, to całkiem niedaleko. Niewiele mamy w portfelu. Niech się państwo nami zlitują. Potrzebujemy schronienia choćby na godzinę, żeby żona odpoczęła. Spróbujcie w domu opieki. Mam przyjmą wśród takiej zamieci. Przepraszam, bardzo nam przykro. Zamykam, bo zmarzną dzieci. Samochód im się popsuł. Jeżeli ich opieka nie przyjmie, dzisiejszą noc na dworcu spędzić muszą. Powinni się zastanowić, nim w taką podróż wyruszą. Grosza przy duszy nie mają, a w drodze się wszystko stać może. W dodatku kobieta jest w ciąży, tylko im współczuć, mój Boże. Kiedy siadamy do stołu, niedługo gwiazdka zaświeci. Dla kogo jest to wolne nakrycie? Taka jest piękna tradycja, to jej nie wolno naruszać. Kto przyjmuje ubogich, gości samego Jezusa. Spóźnia się stać Maruda. Dobrze, proszę na miejsca. To generalna próba. Chór jeszcze po łacinie kolędy sobie przećwiczy. Szeroko otwierać usta, ale proszę nie krzyczeć. Idziemy już do stajenki.
Królowie niech tutaj będą, pasterze troszkę do przodu, rozpoczynamy kolędą. Proszę księdza, dzieciątko gdzieś zginęło. To niemożliwe, szukajcie, bo przyrodnik było. Wszystkim się podobało, może ktoś sobie przywłaszczył. Orora, ten złodziej podszedł i wsunął pod płaszczyk. Głupoty opowiadasz, kradzież Wigilię w kościele? A może komuś zależy, by nie przedstawiać wiosełek? Naprawdę jakaś wielka musiała być pokusa. Ja sobie nie wyobrażam stajenki i świąt bez Jezusa. A może przyniesiemy dzieciątko z tamtego roku? Coś ty, jest już niszczony, ma taką rysę na oku. A może wziął pan kościelny? Zapytajmy kościelnego. Jak żyje, nie przytrafiło mi się coś podobnego. Co takiego? Znalazłem dzisiaj rzecz dziwną. Obok stajenki, kartkę papieru i mazak taki czerwony cienki. Ja chyba wszystko rozumiem, jeszcze nie kapujecie. Takie pisaki mają w dziarę reklamy w markecie. Nie widzę w tym wcale sensu. Pan Jezus i reklamy nie szkodzi jednak sprawdzić. Gdy trop tak dobry mamy. Tylko jak się tam dostać? Nie wpuszczą całej klasy. Ja planuję chyba niezły. Jak szatan z siódmej klasy? Pójdziemy tylko we czworo. O afiszy poprosimy. Gdy będę zajęcie rozmową, my trochę się rozejrzymy. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Na razie nie mamy lepszego. A co powiedzą dzieci, gdy wejdą do żłobka pustego? A któż mnie uleczyć może, kiedy cię spotka ta bez ciebie? Niepotrzebnie zebrałeś tę figurkę z kościoła. Taka bezmyślność skandal tylko może wywołać. Nikt nic nie zauważył, a zresztą zwykła kukiełka. Na razie kościół jest pusty. Podłożę, zanim zaczną wiosełka. Nie chciałbyś podjąć ryzyka, a na pieniądze masz chęć. Zaraz ci rzucę na biurko setki najlepszych zdjęć, a do tego dołożę tylko jakieś piękne frazesy. Ty to jednak wiesz najlepiej, jak się robi interesy. Jezus wśród takich produktów to jednak robi wrażenie. Teraz się zwiększą obroty, niech szef szykuje premię. To nam będzie potrzebne dopiero na trzech króli. A to już inna sprawa. Jednak musimy was uczulić na wielkość i ilość liter. Czy będzie jakiś rysunek? Ma dotyczyć jasełek. Czy duży będzie rachunek? Najmniejszy 50 zł. Cenę szło miłe? My przyjdziemy po święta, gdy sprawę przemyślimy. Mieliśmy wśród tylu różnych rzeczy, ledwie go znaleźli. Zabawki, kosmetyki, słodycze, komputery. Lecz Jezus nie pasował do takiej atmosfery. Korzystywać z zasad dla zysku, przecież to okropne. Gdy go zobaczyliśmy, zadziałaliśmy roztropnie. Osiągnęliście to, co było waszym celem. Dla mnie jesteście prawdziwi. Pasterze, królowie z Betlejem. Odnalezienie Jezusa, trud wielki żeście włożyli. Teraz czuwajcie tylko, byście go nie stracili. Zapraszamy do wspólnej kolędy.